Siemano, widzowie, witam was. Kolejny odcinek z gry Pine. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić like na dobry początek i wpaść na Twitcha. Pamiętajcie też, jeżeli nawet nie oglądacie serii, albo nie chcecie obejrzeć pół odcinka, to zawsze pół możecie zostawić w tle, bo to bardzo pomaga twórcy. Dzięki każdej osobie, która chociaż jeden odcinek zostawiła, bo to pomoże więcej niż 1000 lajków, subów i wszystkiego razem. A jeżeli lubicie serię, no to co? To zapraszam też na Twitcha, tam też czasem streamujemy jakieś giereczki, także możecie wpaść. I co? Przed nami misja Prodigy Progress. W poprzednim odcinku daliśmy się do Volta w górze i dostaliśmy takie urządzonko, które ogłusza przeciwnika, ale z tego co kojarzę, ogłusza tylko i wyłącznie te potworki takie niebieskie, takie biało-niebieskie. Niestety nie działa to na zwykłych gości, bo już testowałem i mówię, co, czemu to nie działa? Dlatego tak mało mam HP. Przed chwilą toczyłem walkę. Także akurat już został urządzenie, ale może dostaniemy jeszcze kilka fajnych urządzeń w innych voltach, o ile będziemy mieli okazję się tam udać. Najpierw rozmowa z Gerym i Marlą. Hej, wybaczcie mi dzisiaj widzowie, jakbym trochę przymulował, ale no niestety jestem chory, tak wyszło. Także co? Idziemy porozmawiać z tym Gerym. Pogadajmy Simalski. Hugh, o mój dobry Boże. Coś tam musisz być jak my, coś tam Dant, jak my. Straciliśmy tak wielu. I wtedy ty odszedłeś. Poszedłem w nieznane, by zobaczyć. Co A mam out to do what Aman would have done. Co Aman by zrobił? By nauczyć się i poszukać pomocy. Niech ją, to tak nie działa. Nieznane jest niebezpieczne. Musiałeś się pewnie bronić wiele razy. No tak, ale pomijając te niezliczone trzęsienia ziemi, tych klifów chyba, jesteśmy zdeterminowani, by sprawić, by to działania i ty, by to działało, i ty też powinieneś być. Potrzebujemy twojej pomocy teraz, bardziej niż kiedykolwiek, by umocnić nasze domy i pomóc nam sprzątać. Myślę, że powinniśmy wyjść z tych klifów. Są jakieś inne opcje. Nie ma żadnych innych opcji. Zostań tutaj i pomóż nam. To nie ma sensu. Ta wyspa jest o wiele większa niż tylko te klify. I ludzie wcześniej wiedzieli o tym też. Przestań, pomóż nam tutaj. Zacznij z Jamem. Pyta o ciebie, odkąd odszedłeś. Pójdę i się z nim zobaczę. Ok, czyli musimy porozmawiać z Jamem, ale przede wszystkim misja nasza jest porozmawiać z Gary i z Marlą. Jeszcze jest tutaj inna przedstawicielka, ale generalnie widzę, że z każdą postacią tutaj mogę na jakiś temat porozmawiać. Pewnie będą narzekać, że było trzęsienie ziemi. Jo, wy narzekać? Myślę o Lili. Cokolwiek robisz tam, rób to dla niej też. Obiecuję, Ken. No, takie zwykłe jakieś rozmowy. Te szyszki byśmy mogli podnieść, bo w sumie to jest chyba drogocenne. Tak mi się wydaje. No i jest problem, bo ja nie mam w sumie jak miejsca w ekwipunku drobitam, ale mówię przez Nohala, co? Kurczę, sorry widzowie, że dzisiaj taki odcinek będzie, ale jeżeli mają być odcinki 2 razy dziennie wrzucane, to musi być. Czy jestem chory, czy nie? Muszę tutaj nagrać odcinek. Znaczy muszę, no nikt mnie nie zmusza, to ja mam taką ochotę. Przecież sam sobie powiedziałem, że będę 2 odcinki dziennie wrzucał. Ale jest to pewnego rodzaju fajne wyzwanie. Piszę się na to. Wiem, że dla wielu 2 odcinki dziennie to może być nic, ale kiedy jesteś 10 godzin w pracy i praktycznie dwie się przygotowujesz do pracy, czyli nie macie 12 godzin, jeszcze musisz zrobić jakieś, umyć rzeczy, przygotować sobie jedzenie i tak dalej, no to powiem wam szczerze, że te 2 odcinki, 2 godzinki to jest maks, co jestem w stanie zgrindować każdego dnia. Porozmawiajmy tutaj z Marlą. Hugh. O dobra matko, jesteś nienaruszony, tak, jest wszystko w porządku. Nieznane nauczyło mnie tak wiele. Nieznane jest niebezpieczne dla nas, Hugh. Niektóre części tak, ale są niektórzy bardzo
mili dla nas i chcą nam pomóc. Pomogą nam? To znaczy, popchnęli mnie w dobrą stronę. Myślę, że może być miejsce, gdzie moglibyśmy tam żyć. Nie możemy żyć wśród tych kreatur. Nie przetrwalibyśmy, Hugh. Od zawsze tu jesteśmy. A życie na klifach zawsze znajdzie drogę. Ale nie zawsze tu byliśmy, powiedziałem tobie. Aman i ja znaleźliśmy... Jesteśmy... Nie mamy jak się bronić przeciwko tym wielkim kreaturom. Widziałeś je przecież... Z klifów, prawda? I z bliska też. Niektórzy nie są zadowoleni z nas, ludzi, ale niektórzy są pomocni. Mówiąc szczerze, pomogli mi znaleźć miejsce, które nazywa się Voltą. I gdzie odkryłem, że ludzie byli tam na dole już dawno, wieki temu. To gdzie znalazłem Outfinding, który pomoże nam się bronić lepiej i uczy... And learn the ways of the humans before us. I nauczy historii naszych przodków, chyba. Wygląda bardzo interesująco, wygląda niebezpiecznie. Co oni tobie zrobili, Hugh? Wyglądasz na innego. Wyglądasz inaczej. Ja jestem... Pokazali mi drogę, która jest... Pokazali mi inną drogę, niż tylko te niebezpieczne klify. Proszę, Hugh, zatrzymaj ten nonsens. Połóż ten niebezpieczny obiekt i pomóż nam tutaj. Myślę, że może mieć rację trochę. Nie możemy rozważać tej... Nie. You cannot restore of these ridiculous options. Need to put our stance where this matters. Wydaje mi się... nie możemy robić bezsensownych rzeczy. Musimy całe siły włożyć w jeden dobry plan. Gary chce z tobą porozmawiać. Cieszę się, że wróciłeś i chcesz nam pomóc. Fajnie, Iam. Okej, musimy znaleźć Iama i teraz z nim porozmawiać. Nie wiem, czy dobrze, w sensie, czy nie za wolno trochę to tłumaczyć, przez ten odcinek nie jest taki mega energiczny. Ja lubię takie szybkie odcinki, kiedy to się fajnie ogląda. Praktycznie jakbym gadał w speedzie razy dwa. No ale tutaj no nie jestem w stanie szybciej tego tłumaczyć, żeby to jakoś miało sens. Ja to muszę poukładać, a i tak mi... Ja sobie porównam 2 lata temu, jak tłumaczyłem, a jak to tłumaczę teraz, jest dużo, dużo lepiej. Także bardzo się cieszę. Hugh, you startled me. Nie wiem, pewnie wystraszyłeś mnie albo zaskoczyłeś. Cześć, Iam. Gary mi powiedział, że tutaj cię znajdę. Chcę ci pomóc. Wierzę, że te klify nie będą trzymać się dużo, dużo dłużej. Też tak myślę. I went to the cavern. Więc pobiegłem do cavern? Do tej jaskini chyba, którym wspomniałeś Marley i Geremu. I ta, która ma te obrazki chyba, która mnie zainspirowała. I jestem pewny, że nie ma nikogo tak odważnego jak ty. Ale możesz spróbować użyć tej windy jako, żeby szybko podróżować na dół, że nie musimy teraz chodzić. A może pewnego dnia pójdziemy razem z tobą. Okej, dzięki Jam, to fantastycznie. Chciałbym mieć takie zaangażowanie jak ty, dzieciaku. Jesteś taki jak twój brat. Pik. Dobra, i teraz musimy użyć elewator, czyli tutaj, jak to się nazywa, windy jama, i musimy zejść na dół, spuścić się na dół. pakujemy się na dół. I co w sumie tam znajdziemy? Nie mam zielonego pojęcia, pewnie jakiś dialog z jakimś ziomem. Tylko jak ja będę używał, znaczy w jedną stronę wiem jak użyć tej windy, a w drugą stronę nie mam zielonego pojęcia, ale chyba nie jestem w stanie niestety. Na górę muszę się pakować tamtędy, ale schodzić możemy tędy, więc spoko. Seems to them, seem open to leaving the cliff. Wygląda na to, że oni sami zadecydują, czy chcą opuścić klify? Chyba tak.
I mean, need to overdone the others, coś tam musisz ostrzec innych, nie wiem, czy tam przed nimi coś porobić. Jeżeli wyjdziemy, powinniśmy zrobić to razem. Muszę znaleźć inne właśnie jaskinie i zobaczyć, co inni ludzie robili przed nami. A może another, może kolejny nieznajomy, tak? Outfinding will help us further. Albo to znalezisko, które odkryliśmy, pomoże nam jeszcze dalej. The Tambas prawdopodobnie będą wiedzieć, co jest w środku. Musimy teraz po... A, The Tamba, czyli ci handlarze to są, o ile się nie mylę. I możemy z nimi sobie porozmawiać. Spoko, jak najbardziej, tylko szczerze mówiąc, ja bym trochę podkrywał więcej świata, mi się wydaje. Że nie jest to generalnie takie głupie. No mamy tutaj niby duża ilość świata odkryta została przez nas, ale tak szczerze mówiąc, to wydaje mi się trochę dupa. Ja mam sporo rzeczy, które mógłbym teoretycznie wykonać i sporo rzeczy, które niestety nie jestem w stanie wykonać z tego względu, że brakuje mi na przykład jednego składnika, nie? Dry clayu mi brakuje na przykład tutaj. Co ja mogę począć? A moglibyśmy mieć naprawdę, naprawdę fajne rzeczy. A tutaj Slick Pearl, nie? Jedna rzecz nam brakuje i moglibyśmy mieć fajną rzeczy. Ja jestem w stanie robić travel kity. Nie będę musiał teraz biegać po całej mapie. Jak najbardziej. A nie, dobra, tam przejdziemy akurat, bo to jest dosłownie 30 kroków, to jest 30 sekund tam pójść. Szczerze mówiąc, to sobie akurat tam pójdziemy. Ale teraz będziemy mogli używać tego travel kita dość bardzo. Dużo i to nam zdecydowanie ułatwi rozgrywkę. Szczerze mówiąc, nienawidziłem biegania po tej pieprzonej mapie. Nie ze względu na to, że źle mi się po tej mapie biega i zabija potworki, tylko z tego względu, że najzwyczajniej w świecie niestety nie mam czasu tego robić. Jakkolwiek smutna by to prawda nie była, no to nie mam czasu biegać no po mapie całej. Choćbym chciał, to nie mam po prostu czasu. Widzę, że mamy tego, że mamy ekwipunek pełny. A to co to jest? A, że tutaj możemy najechać właśnie jakiś inny obóz, nie? Innych ludzi tutaj, czy tam inny gatunek najechać. Musimy z tego skorzystać jak najszybciej. Myślę, że zrobilibyśmy to w dzisiejszym odcinku. Mam 10 minut materiału. Myślę, że dalibyśmy radę. Tylko tak. Ja bym chciał coś wyrzucić z ekwipunku. Wydaje mi się, że to bym chciał wyrzucić. I wolę wziąć chyba sobie jajka. Są tu jajka, są puffy legi. Jak najbardziej. Berry to nie jest chyba dobry wybór. No ale dobra, no pozbierajmy co możemy. Przede wszystkim te puffy legi. Bo one się stakują chyba po 15. I dałem też mega dużo. I mega. Mega inne gatunki lubią te puffy legi, to znaczy dużo mi dałem na tym pasku przyjaźni, jeżeli z nimi handlujemy. Są cenne i wartościowe w tym sensie. Dobra. Co? Jest was czterech? Wygrałem, a wygrałem. Stawiałem na to. Stawiałem na to, że będzie potrzebował kilku dni na to, żeby połączyć kropki. Witaj z powrotem, Hugh. Usiądź z nami. Ale nie zostało żadne krzesło, niestety. Dzięki, że nas odwiedziłeś. Now that we are meaningling... A, czy teraz, jeżeli cokolwiek znaczysz w Albamare polityce? Polityce Albamare? Tak mi się wydaje. Potężny szef puka do naszych drzwi. Nie są zadowoleni, Hugh. Nie są zadowoleni. Szefowie przypomnieli sobie o czasach bardzo dawno. Szefowie, to znaczy, jak to się. Wodzowie, wodzowie to jest dobre słowo. Wodzowie sobie przypomnieli o dawno zapomnianych czasach. I nie są zadowoleni z. Nie są zadowoleni, że opuściłeś te klify. A mimo to nie jesteś prawdopodobnie tutaj, żeby dobrze się z nami bawić. Ale jak zwykle mamy sposób, by ci pomóc, jeżeli pomożesz nam oczywiście. Prawdopodobnie szukasz
wejścia do tego volta. Zgaduję, że nowo znalezione urządzenie pomoże ci nie wiem, pomoże ci, nie wiem, co tam jest napisane. W każdym razie wodzowie Albamare nie są zadowoleni, że kręcisz się wokół krypty. Krypta, to jest dobre słowo. Krypta, krypta, widzowie. Volt to znaczy krypta w tym kontekście. Tak jest, krypta. Chociaż to też takie, ale krypta jest dobrym słowem, ta. W końcu mam dobre słowo. And Natural VR. Oni trzymają klucz do krypty. Tak, masz rację, muszę się dostać do krypty, ale. Więc mamy to, co potrzebujesz, ale my potrzebujemy ciebie. Muszę was zapytać o te dziwne obrazki, które znalazłem w środku. Tak, jak się spodziewałem. Nie rozumiem, co tu jest napisane. Chyba musimy coś przedyskutować. Dzisiaj mi niestety dobrze idzie z tłumaczeniem, w sensie w miarę szybko to tłumaczę, ale niestety mózg mi nie działa, jakbym był po prostu na zapasowych bateriach. Tak jak widzisz przed sobą, mamy tutaj nieukończone badania o pewnym wydarzeniu zwanym też The Blunder, w którym nie tylko ludzie, ale wszystkie plemienia odgrywały ważną rolę. To symbole, które znalazłem, co one oznaczają? To jest symbol wielkiego konfliktu na Albamare. Tym, o którym zdecydowaliśmy chyba zapomnieć. Nasz dom na Soggy Woodlands. Mieliśmy przekichane. Was in trouble. Mieliśmy problemy. I wszystko zaczęło się palić pod naszymi stopami. Więc zostawiło to dużą. Du więc dużo przegapiliśmy. A inni nie rozmawiają o tym tak bardzo. Najwyraźniej to nie był najlepszy czas, żeby tutaj się kręcić po wyspie. Ale może ty będziesz miał więcej szczęścia. Wiemy, że ludzie też są tam byli w to zaangażowani. Ale nie wiemy jak. Inne gatunki trzymają odpowiedź na to pytanie. I wszystkie z nich mają wiedzę o specyficznych częściach The Blunders i tego wydarzenia. I zamierzamy ukąsić je razem. A ty będziesz odgrywał w tym rolę. Delitersi, na przykład, którzy przyszli z pola, wyglądają na brudnych i beznadziejnych, ale jest tam więcej, ale jest ich bardzo dużo. There is more of them than meets the eye. Albo jest tam więcej, niżeli jesteśmy w stanie wyhaszyć, albo że jest tam im strasznie dużo. Fexes to sławni hustlerzy, którzy pochodzą z Wedgerwoodsów. Tu mamy cały opis tych wszystkich plemion. They will sense that, wyczują to, że potrzebujesz cennych informacji, chyba? Tylko po to, by ciebie wyzwać. Tylko po to, żeby stawić ci wyzwanie we wszystkich rzeczach, w których są dobrzy. Knokersi, czyli to są, z tego co pamiętam, krokodyle.
To szamanistyczni myśliwi of the Woodlands. Będziesz musiał zdobyć ich szacunek, jeżeli będą się chcieli z tobą czymś podzielić. The Karablins, Karablinsi, czyli to są te jelenie, z tego co pamiętam. Some mountain folk, że to nie wiem jak to brzmi. They are always try to school everyone. Są zawsze wszystkich uczyć, ale zawsze jest dużo. Ale jest zawsze dużo brutalnej siły, jeżeli przyjdzie na taką naukę. The Goblet Drusi from the Dunes. Nie będą nawet z tobą rozmawiać, chyba? Nie jesteśmy wysokiej klasy. Nie jesteśmy wystarczająco wysokiej klasy. The vanity is the key to what they know. Nie wiem, co to znaczy. The vanity is the... Że vanity to jest klucz do tego, co wiedzą, ale nie wiem, co to znaczy vanity. Mogą być perfekcyjni... A, ja mogę być perfekcyjną osobliwością, by do nich podejść i z nimi rozmawiać. Jesteś nowy, interesujący i wyglądasz na to, że dostajesz to, czego chcesz. Albo bierzesz to, czego chcesz. Wygląda na to, że dużo tego jest. No jest. Możesz wykonywać i rozmawiać z nimi w jakiej kolejności chcesz. Życzymy wszystkiego najlepszego. Best luck. Powodzenia. O. Nowy Island Concept. Czekaj. And the writing is written and the knowledge is started. Poczekaj, co? Dobra, dostaliśmy nowy koncept, ale nie chce mi się teraz ogarniać, na czym polega ten koncept. Będę miał tutaj napisane, bo możemy coś nowego wytworzyć z tego co rozumiem. Jo? Chyba tak, bo to. A nie, dostałem licencję plan, to jaki nowy? Coś dostałem, ale kurwa nie dostałem. Chyba, że dostałem po prostu do poucza to. Nie, tu mam efficiency plan tylko i wyłącznie. Ale jakiś koncept dostałem, nie wiem o co chodzi. Dobra, w każdym razie pakujemy dupę. Dalej, wydaje mi się. A tutaj co to jest? Przytrzymajmy to. To możemy zapalić, ale. A, możemy to pozbierać, a co to jest? Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Poczekaj. Wrzućmy dry clay, a chociaż nie jest to najlepszy item, który chciałbym wyrzucić. Lean iron, niech będzie, na razie mi to pewnie jest niepotrzebne. A, peace treaty. Czyli po. A, document consented treaty. Operation that involves parties which greatly improve in relationship. Że będziemy mogli polepszyć relacje? Ale wydaje mi się, że relacje pomiędzy innymi ziomkami, że to nie są, że z nami relacje, ale może się mylę, może to z nami. Fajne, dostaliśmy takie coś? Jak najbardziej, czemu by nie? A, i Peace Treaty idea też dostaliśmy. Tylko teraz nie mam miejsca w eku, niestety. No, niech zostanie ten iron. Niech tutaj leży. Dobra, możemy też pozbierać to, co jest na górze. I pobiegajmy trochę po mapie, co tu jest? Jakieś nowe też idea dostaliśmy, pokaż to. Nie wiem, co to było za idea, ale coś zebrałem jeszcze. A, to są te trapy, ale to już mamy, czyli te pułapki. Pomysły na pułapki, ale to już mamy. Już nawet wykonaliśmy jeden, także nie jest to tylko w fazie prototypów, tylko generalnie wszystko mamy. A, jeszcze mam z nimi tutaj porozmawiać, tak? No nie chce mi się tego czytać, wariacie. Super sprawa, tego owego sobie pogadaliśmy i mamy nowego questa. Nie chce mi się, chcecie sobie to przeczytajcie. No nie będę przez 22 minuty już tłumaczyłem. I gadaliśmy z ziomkami. Na razie kurczę, wystarczy. Porozmawiajmy sobie ze wszystkimi. Tego, large kreatury. Oni tam opisują pewnie, na czym polega tutaj cała ta wyspa i na czym polegają tutaj te gatunki, jak działają te gatunki. Wybaczcie mi, ale nie chce mi się, a myślę, że i tak to będzie strasznie nudne, jak ja teraz to będę czytał kolejne pieprzone 20 minut. Tutaj jeszcze możemy z kimś porozmawiać. Jeszcze jest jedna księga, do której mogę zajrzeć. I od się grinca, dobra, skip, 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 skip. Dzięki. Suspended, become natural or friendly with fexes. Damy chyba radę. Musimy też te orby zbierać. Fajnie by było przynajmniej. Jeżeli będę miał wystarczająco dużo orbów, to dostanę fajne tutaj
fajne bonusiki w postaci. W postaci plecaszka ulepszonego. Znaczy fajne bonusiki, w sensie dostanę po prostu ulepszony kurde plecak, a to będzie fajna rzecz, znaczy dostanę, w sensie my przehandlujemy te orby za ten plecaczek, no nie, u tego wielkiego mamuta, który się zajmuje tworzeniem różnych rzeczy. I mamy też key grafite, pozbierajmy, bo jeżeli istnieje taka możliwość, chcemy ją wykorzystać, jeżeli akurat chodzi tutaj o key grafite. Z tego względu, że on jest strasznie, strasznie ciężko znajdowalny, chociaż już udało mi się pozbierać całkiem dużo, jak pobiegałem po mapie. I mamy nowy biom, w końcu się coś zadzieje, jakiś nowy biom. Z tego co widzę, jest to biom tak zwany pustynny. Czy to będzie inne drzewo? A nie, to samo, marwood. Nawet nie mogę zebrać, nie mam miejsca w eku. No akurat drewno jest takim itemem, który nie jest jakiś mega ciężki do znalezienia, także sobie odpuścimy, nie musimy go brać. Jeżeli chodzi o te itemy tutaj, to też bym je zostawił. Tutaj mam standardowy, widzę tego. Standardowe zwierzątka, nic się tu za bardzo nie zmieniło, nie widzę jakichś innych zwierząt albo czegoś takiego. Ale zaraz pewnie zobaczę jakieś inne potworki, których jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, znaczy potworki, inne plemię po prostu. No i chcemy z nimi, co chcemy z nimi? Polepszyć relacje pewnie, albo nie chcemy z nimi polepszać relacji. W sumie to nie mam zielonego pojęcia, co chcemy z nimi zrobić. Nawet nie wiem na razie, kim są ci ziomkowie, jak wyglądają, także. Także na razie w sumie nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądają, to co ja gadam o tym, czy my chcemy z nim polepszać relacje, czy nie. Tam widzę orba. Chciałbym go podnieść, ale kurwa, później tu nie wejdę. Więc na razie idźmy do tego plemienia, oni są na górze, a mi się psikać chce. Co, idźmy na górę porozmawiać z szefem? Chyba ta. A mnie nohal swędzi. Kurde, Gucio tak zawsze mówi teraz. Ale no swędzi mnie nohal, strasznie. O, możemy porozmawiać. Z kim? Czy tu nikogo nie ma? To dziwne znaczki. Terytorium jest jakby napisane, przypisane do naszego gatunku. Możemy przejąć tą wioskę jako nasze. Nasze jakby tego. Jako nasza nowa stolica? Tak mi się wydaje, no. A to ktoś się osiedlił, czy to jest pusta wioska, chłopy? A nie, no są, ci, to są moje ziomki tutaj, nie? E, witam serdecznie szefa. Ty, przeprowadzka chyba została zrobiona, co? Bo ostatnio byliście w troszeczkę innym miejscu, Siewalski. Witam, jestem Hugh. A nie, to jakiś inny kolo chyba. Tylko, a, tu jest inny szef, bo każdy szef, każda wioska ma jednego szefa. Ale generalnie to jest cały gatunek, tylko to są inne kolesie, nie? Z nim jeszcze nie mieliśmy porozmawiać. Tam jesteśmy ludźmi po prostu. O co chodzi? A, nie mam jeszcze jakiegoś tego. Poczekaj, witam, pozdrowienia, jestem Hugh. Fringe of the Humans? Nie wiem, przedstawiciel chyba ludzi? Czekaj. To nie tak miało być. Nie mam jeszcze łańcuszka jakiegoś, necklace. Przepraszam i żegnam. Nie rozumiem, tu powinno być, czekaj, że mamy opis tu misji. Present yourself with the pearl Czyli musimy zdobyć jakby perłowy naszyjnik od szefa Gobliu. Gobledew? Chyba tak. Mountain Dew mi się teraz przypomniał. To było smaczne. Kto nie lubi Mountain Dew? Psychopaci. Ale to pewnie strasznie było chemiczne. Dobra, pozbierajmy. Pokupujmy to, co potrzebujemy. Dry clay! Oś kurwa, potrzebuję tego mega dużo. O, zdecydowanie tak, to chcemy sprzedać, to możemy sprzedać. Travel kita chcemy kupić. Gobi Drew Raid Flare, też możemy to kupić. Możemy wam dać to jeszcze, a co wy lubicie? Kurczę, lubicie Avian Pepper i Sunstone. Akurat te dwa składniki pomijałem, jak tu szedłem.
No nic, dodam ci soft glass, bo mi na razie chyba jakoś nie jest potrzebne. Jedno może sobie zostawimy w eku. No i wszystko, dogadani widzę. Elegancko, witam, dziękuję. Dobra, czyli coś tutaj skrzeniłem. Tutaj nie jest pierwsza lokalizacja, do której powinienem się udać. A co to znaczy zawieszone? Become, stań się neutralny albo stań się przyjaciółmi Sfexels. Czemu to jest zawieszona misja? Jeszcze tego nie rozumiem, ale dobra. W każdym razie mamy tutaj pozaznaczane kilka tego, no nie? Kilka tutaj znaczników, do których możemy się udać. Tak sobie po prostu udajmy się do innego. Zużyjmy Travel Kita. On mnie jakoś mega dużo nie kosztował, a sporo go mam. Tylko odznaczmy sobie to miejsce, bo będzie mi kurczę przeszkadzać. Ja nie wiem, czy dam radę tak. Oż kurde, 7 znaczników zostawiłem. Dobrze, zaznaczmy tutaj to. I udajmy się, no chyba tutaj, bo tutaj nie wiem skąd będzie łatwiej. Wydaje mi się, że tutaj będzie łatwiej. Czyli do wioski, z tego co pamiętam, knokersów to są ci aligatory. Czy tam krokodyle? Nie wiem, czy się różni aligator od krokodyla. Aligator jest chyba większy. Pozdrawiam z rodzinką, Siemalski. No i to jest solidny ten, solidny sojusznik. A mam jakieś misje z knokersami? Nie, chyba z tego co widzę to nie. Fajne tego, a mam! Explore the Knacker Initation Cave, czyli musimy znaleźć jakąś tego jaskinię inicjacji knokersów, gdzie tam pewnie stają się prawdziwymi wojownikami oni. No i możemy to zrobić w sumie, znaczy będziemy musieli to zrobić, bo to jest generalnie misja główna, także tak czy siak, jeżeli chcemy pójść dalej, to musimy to wykonać. Jeszcze do dzisiaj wysmarkuję z tego, co widzę tego. Wczoraj robiliśmy przy takich płytach i takie wiórki mi powpadały dosłownie wszędzie, nie? I dzisiaj jak smarkam, to chłopie jeszcze mam smarki na czerwono, nie? Jest jak jest. Ale strasznie mi przez to nos swędzi. Cały dzień, całą noc mi nohal swędzi. Cały kurczę czas mam ochotę drapać się po nosie. Dobra, tutaj co mamy? Jedzonko, tylko ja nie mam... A, mam miejsce w eku. Ue, co się dzieje? Spokojnie, wariacie, my kuple. Ale mnie przestraszył, dobra. I musimy się udać... Ty kurde, gdzie ja idę? Nie no, jaki dzbanuch ze mnie, ja wiedziałem, że w drugą stronę pójdę, odznaczaj mnie to. Kurde, nie jestem w stanie właśnie teraz tego tu odznaczyć. Cholipka, niedobrze to jest, bardzo niedobra to jest informacja, szczerze mówiąc. Nie wiem, zaznaczmy sobie na różowo. Żebym kurde pamiętał, że ja do różowego. O, udało się, dobra, mamy to. Do różowego znacznika. Znacznik różowy, którą tę stronę? Tam, dobra. Gdzie ja poszedłem, nie? Nie no, głupek. No dobra, ale to i tak jest tylko i wyłącznie 2 minutki tam podlecieć. Także luz, tak mi się wydaje. Ale głos mam przez to męższy. Oj, coś mnie atakuje. A, te lisy, nienawidzę. Ale nie chcę mi się też z nim walczyć. Zawsze można to z niego coś popodnosić w sumie. No ale wątpię, że będzie miał Slick Pearl, które jest mi potrzebne. A przez to, że ja kupiłem tego. Stop. Ja kupiłem składniki mi potrzebne do wytworzenia chyba. Tak, Dry Clay'e nakupiłem. No pewnie, że tak. I możemy teraz stworzyć nową tą. Nową broń. Twórz jak najbardziej. Nowy łuk. Twórz jak najbardziej. No i tego nie jesteśmy w stanie wykonać, bo brakuje nam Slick Pearl'a. A to generalnie Pochman. Chyba. Tutaj też potrzebujemy Slick Pearl'a. Dobra, pokaż ten nowy miecz i ten nowy łuk. Jocie Krinca, to jest ten miecz i ten łuk tego. Tych pawi takich, czy indyków. I oni mają specjalnie też hełm i tak dalej, nie? Ten taki indykowy. Ale my też go możemy założyć. Tak samo pewnie jakbyśmy się zakumplowali z krokodylami, to byśmy dostali cały krokodyli secik. To jest fajne w tej gierce, że każdy tutaj plemię może dać nam odpowiedni swój secik. To jest poczko. Dobra. Pozbierajmy co tutaj można pozbierać i lecimy. Daleko mamy? Nie, już prawie na miejscu. Tam mamy co zrobić? Nie mam się do tego pojęcia w sumie. Ty, co my tam mamy? Co tam jest niby?
Coś mi tu śmierdzi teraz, szczerze mówiąc. Nie wiem, która to misja jest tutaj zaznaczona, ale coś mi tutaj wali. A żabsony! Idź śpiewaj, chłopie, a nie. Dobra, trial jest coś tam... trial to zna... Trial... Jak to przetłumaczyć, że taka próba chyba... Spystal Sok... Dobra, idziemy dalej. Chyba dobrze idziemy, tak, że zmierzamy w stronę wioski. Jo, przestańcie mnie bić! Puść! I musimy się teraz tam dostać. Puść! Ale chuj, nie? Dobra, nie, załatwiam was. To jest bitwa, nie? 2-1, bij. Pomóż mi. Ja mam teraz fajny mieczyk, także powinniśmy, kurczę, sobie z nimi poradzić w sumie dość sprawnie. Ło, kurde, ty. Ała. W sumie dużo bijasz. Oj, tylko mały regen życia mi daje to mięcho chyba. To, te jajka są dużo lepsze. Jajka są tak OP w tej gierce. Dobra, duś. Podduszę przeciwnika. Piękna sprawa. Dobra, wiedziałem, że to jednak dobry kumple będą. Że mi się dogadamy. Te żabsony to są dopiero śledzie. Dobrze, że ja tutaj się zakumplowałem z tymi. Bo oni się nazywają pawiami, nie wiem, indykami, coś takiego. Nie mają pewnie jakąś specyficzną nazwę, ale nie pamiętam tych nazw. Są po angielsku. Tylko pamiętam krokodyli, the knuchersi. I pyk. Fajnie, że mi namierza akurat tego przeciwnika, którego chcę bić, to też jest spoko. Dobra, możemy pozbierać tutaj te tokeny ich. Tylko jaki to jest token? Dowiem się stąd? Guard token. Więc wydaje mi się, że możemy wyrzucić na przykład to, nie? Pyk. Możemy podnieść guard tokena, możemy teraz kliknąć escape, możemy teraz stworzyć efficiency plan. A to co to jest? Necklace Gift Idea. Będziemy musieli sobie to samemu wytworzyć. Ja myślałem, że to dostanę od kogoś. Chociaż nie, tam w misji jest napisane, że od kogoś dostanę. Chyba. A nie, present yourself. Musimy przedstawić siebie z tym Necklace Idea. Znaczy z tym Necklace. Czyli my od tego nie dostaniemy od nikogo tego Necklace'u, tylko sami musimy sobie go wytworzyć. I poudawać, że ktoś nam dał chyba. Co? Jakieś obraźliwe rzeczy podniosłem, coś takiego tam było napisane. Writing is insults. Albo writing is... Nie wiem, co tam było napisane. Jednak. Dzisiaj w sumie gadam głupoty. Znaczy, gadam głupoty, no mówię sobie coś, ale mam wrażenie, że połowa zdań nie ma dzisiaj sensu, co ja mówię. Ale tak jak mówię... No i powtarzam się jeszcze 3 razy, panie Czechu. Ale no niestety widzowie dzisiaj choruje. Ty, w ogóle oni już 3. wioskę mają, ty. Nie za dobrze wam tutaj w dupę? Nie za ciepło, nie za wygodnie? Chłopy co 3. wioskę już mają tutaj. Dobrze sobie chyba radzą. Chyba dobra inwestycja została poczyniona. I co tutaj mam zrobić w ogóle? Coś muszę zrobić, a nie wiem co w sumie. Nie wiem, która to jest misja, kurde. To jest Spursfields. Może tutaj będzie napisane. Kurde, no nie wiem co mam zrobić tutaj. Mogę sobie coś pohandlować. Te jajka możemy kupić. A nie, w sumie nie chcę. Wtedy mi się relacje mocne psują z innymi. Kurde, a to nie mam porozmawiać z szefem? Albo coś takiego? A to nie wiem, czy jest tu szef. Szef? O! Witam. Nie, to nie o to chodzi, nie? Kurde, ja mam tyle misji, że one nawet się nie pokazują wszystkie. Teraz to zauważyłem. Stop! To trzeba naprawić, trzeba kliknąć tę misję. Investigate. Nie wiem, kurde, zróbmy coś takiego na porządku. Dwie misje, jedną misję i tak. Craft, nie, mapa. To nie ta misja, dobra. I tak chyba po kolei będę musiał goals. Pyk, teraz pyk. I mapa. To nie ta misja. Teraz będziemy wiedzieć, co mam zrobić. Goals. To nie ta misja, no dobra. Goalsy, pyk. To nie ta misja. Goalsy, pyk. O, to ta misja, co tu mamy zrobić? Follow a spiritual sockets. Musimy podążać za... Wydaje mi się, że za tymi kamieniami tutaj.
Tylko stąd ja przyszedłem, jo? Ja muszę w tą stronę, tak? Dobrze mówię? Ja myślę, że dobrze mówię. Dobra, no widzę, że tutaj są kamienie, także idziemy dalej. Po kamieniach, wydaje mi się. A tutaj już się kończą. A nie, 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 dobra, są. Idziemy dalej, idziemy dalej. Musimy iść po tych gniazdach. Okej, okej. Tutaj widzę, są, tam są, okej. I no jesteśmy. Tutaj mamy jakieś interakcje. Tutaj leży wielki King Droll. Który ostatni oddech. Aha, czyli on wziął, najadł się tych kamieni i plujnął na odległość czy coś takiego. Nikt nie jest w stanie go teraz pobić. Dobrze rozumiem. Undercover, kill Droll legacy from the largest oak kneel in the field sunshine. Co? Jaki sunshine? Shrine. Dobra. Czyli musimy teraz O, mogę sobie pozbierać kiedyś to pewnie, że im za dupce. Musimy odkryć spuściznę króla. Na pobliskim oak to nie było jakieś pola albo coś takiego. Blisko właśnie blisko pola. A nie, to znaczy oak. Zapomniałem. Angielski jednak niedobra. Niedobra być. Gdzieś tu powinniśmy to znaleźć, jo? Pewnie, że jo. Narkowy Red Roll, legacy, dobra. A gdzieś tu. A czekaj, to nie będzie. Tutaj w ogóle coś mamy takie fajne do skakania. Że tutaj, na środku. Nie, nie, nie. Oj! Łe! Co się tam wydarzyło tej? Oni wszedli na kolejny poziom? Tak mi się wydaje. Ty, to w sumie szybko. Ej, ej, bo ja tu nie zdążę w ogóle robić rzeczy, a tu już będzie wielka bitwa. Będziemy jak troglodyci tutaj jako ludzie. Tu trzeba szybko misję. A, po prostu tutaj, jo. Nie? Undercover King Droll. A, oak to znaczyło jezioro. Dobrze mówię? Tak, mi się wydaje, że to że staw. Że to gdzieś tutaj musi być. Nie? To znaczyło oak. Oak to znaczy dąb. No to nie wiedziałem, nie będę ukrywał, że... Nie miałem, kurczę, zielonego pojęcia. A jest, pa! Ty, to co ja mam w to zrobić? Strzelić z łuku? Ty, z łuku to może, kurczę, niedobry pomysł akurat. Weź mi to, nie naciąga już może. Pójdź, 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 no bo nie chcę stracić strzału. Ale coś tutaj, tak, mamy to, widzę. Tylko jak ja mam się tam dostać, ej? Double jumpa nie mam. Zciąć tego dębu nie zetnę. Trzeba skądś strzelić chyba i to upadnie. Tylko kliknąłbym sobie najchętniej escape'a, ekwipunek i założył proces, żebym tutaj nie marnował tych strzałów, bo się ciężko mera wytwarza. Gituwens? No pewnie, że Gituwens. Dobra. Wygląda na to, że to coś, ten taki scroll to jest zawinięte, nie? Coś tam z tego owego sekretny plan króla. Powinien być wystarczająco dobry, żebym tutaj pokazał szefowi wioski, żeby było The King, i wtedy pewnie dostaniemy. Co dostaniemy? My coś musimy znaleźć, jakiś klucz, nie? Żeby się podostawiać do tych voltów i odkryć dalszą tajemnicę. Także musimy teraz porozmawiać z tym. Z kim musimy porozmawiać? Że find and talk to the leader, chief about the. Liter Shift about King Droll Legacy. No to tutaj, nie? Musimy z szefem porozmawiać. Tylko ja nie wiem, czy z tym szefem, czy z innym szefem. Nie mam żadnego pojęcia, z którym szefem. Ale z jakimś szefem musimy tutaj porozmawiać. Pokaż, jakim poszedł upgrade. Czy jakieś mega się tutaj te stacje zmieniły. Nie pamiętam też za bardzo, jakie były wcześniej. Ale nie wygląda na to, żeby jakieś mega im to urosło. Zamieńmy sobie z tego na jakieś mięso albo bakłażany, bo bakłażany mało życia regenerują, a za dużo energii.
A teraz energię potrzebujemy. No i chyba porozmawiamy z tym szefem tutaj i wydaje mi się, że on nam powie coś ciekawego. A tam jest ten ziomo. Dostaniemy klucz albo coś takiego, taką wymiankę, podmiankę zrobimy. Jak nie tutaj, to będę musiał się cofać. Więc oby tutaj jednak. Witam. Nie tutaj, kurwa, find it all, który je about the kill. Jaki liter się we... pierch ruper, no. A to może jeszcze go nie odkryłem w sumie. Nie, no ta gra, nie. Jakbym jeszcze angielski rozumiał, a nie się domyślał połowy słów. Find it all, który liter... przestań. Nie wiem, ktokolwiek robił tą grę, to jest chyba ostro pijany, nie? Jak ja to niby miałem rozkminić solo? Ten ziomo się znajduje tutaj, musimy się do niego dostać. Natomiast no nie wiem, jakim cudem ja to miałem sam rozkminić. To miałem wyczarować ten pomysł w ogóle. Ale widzę, że nie tylko ja mam z tym problem. Bardzo dużo ludzi wrzuca takie proste poradniki z opisami misji. Mimo tego, że gra nie jest popularna, to ma mega dużo artykułów na temat tego, jak przejść daną misję, także... Chyba nie tylko właśnie ja miałem z tym problem. Obawiam się, że tam się nie dostaniemy, bo to jest wrogie plemy, które my strasznie nie lubi. Czy to ma ku temu kurwa, czy dobre powody, nie? Czy mnie nie lubić. I chciałbym zabić tych gości, bo oni są... Oni mają fajne rzeczy, jak na przykład leder, które jest mi potrzebne. Kości też mogą dać, no i przede wszystkim mięso. Ale dużo daje tutaj regena. Tak powiem, nie żywotności, tylko właśnie energii. A my tego, tej energii potrzebujemy. Bakłażanki też sobie dają radę. No i dobrze, i chyba idę w dobrą stronę właśnie. A czemu wy mnie nie atakujecie? A to dziwne w sumie. A dobra, no właśnie, tak myślałem, ty. My nie jesteśmy za bardzo kumplami, nie? I gdzieś tutaj na samej górze. Poczekaj, mogę wam coś do... Talk? Nie chcę, czemu mam rozmawiać z tym? Te dziwne znaczenia, ale spiszesz, dobra, możemy im przejąć miasto, jasna sprawa. Oczywiście, że tak i uczynimy z tego nasze własne pewka. Tylko na początku chciałbym porozmawiać tutaj z tym ziomem i wykonać tą misję. I zakończyć dzisiejszy odcinek, w następny na pewno będzie bardziej ekscytujący i spróbujemy, nie wiem, najechać jakąś wioskę. Albo porobić coś ciekawego. No, myślę, że najedziemy jakąś wioskę i zobaczymy, o co chodzi z tą mechaniką tego najeżdżania i po co mi te totemy w ekwipunku najazdu, nie? Czyli te właśnie raid flary. Dobra, jesteśmy przy ziomku, z którym mamy porozmawiać, tylko że ja nie mogę z nim porozmawiać, bo to ten ziomo ma być. Pa! Dla widza pokażę, poka. A, nie mam internet. Co się dzieje? Nie no, zaraz mnie rozdupcy, musimy najpierw iść do donation boxa i dać im chyba jakieś przedmioty do środka. Czy to jest donation box? Jak najbardziej, git. I musimy z nim poprawić relacje i od się kręca, nie? To se poprawili relacje, chłopy, oni są, nienawidzą mnie, ty. Skrzywdziłem im wszystko, co mogłem skrzywdzić, oni bardzo, bardzo mnie nie lubią. No ale i tak, no co, trzeba. Trzeba to trzeba, wydaje mi się, że chociaż na neutrala to zrobimy. Sobie cenią kamienie? No cenią, ale... Chociaż na neutrala, chociaż na neutrala. Te kości? O, kości są dużo warte, fajnie. Dobra. Dobra, i są teraz neutralni, spoko. Ja bym wolał, żeby trochę bardziej mnie lubili. O, coś takiego. I myślę, że teraz jesteśmy tutaj w stanie porozmawiać z tym ziomkiem. Jak skończymy rozmowę, zakończymy dzisiejszy odcinek. No jutro zrobimy rajda od razu na samym starcie. Bo nie wykorzystałem tej mechaniki, ani w ogóle o niej nie poczytałem, co się... Co robi ta mechanika, tylko tak szczerze mówiąc, nie mam czasu i siadam i po prostu nagrywam te odcinki, nawet nie myślę za bardzo, co będziemy robić, po prostu klikam rozpocznij, zaraz będę. Niestety widzowie, jak ktoś dzwoni już do mnie, to się okazuje, że to pomyłka dzwoni. I pyta, czy może z Arturem? Witam, ja Artur. Człowiek, witam, jestem Hugh i przynoszę to do ciebie, The King Drolls Plan. King's Drom? Jak możesz w ogóle wymawiać jego... Jak możesz się wypowiadać o tym wspaniałym człowieku, czy tam wspaniałej żabie w ten sposób? Znalazłem sposób, by zebrać te jego plany z tej z tego drzewa, co tam zbieraliśmy. I gdzie to się doprowadziło?
że to nam to w środku jest plan, który sprawi, że będzie się zbierać zasoby dużo szybciej. Jakiś drolika, nikt nie widział tego. Dobra. But before we can, what's in it for you? A my chcemy się, my mu to damy, a on chce się, on pyta, co my będziemy z tego mieli. A my chcemy się dowiedzieć więcej na temat The Blunder. Co chcemy wiedzieć na tej temat, na ten temat? Twój wspaniały posiadał, czyli ten ziomo, ten king, ten król, posiadał informacje na ten temat. To może być prawda. Jeżeli przehandlujesz z nami King Droll Plan, pomogę ci się tam dostać, czemu by nie? Influence the Little Village with the present. A czemu? Aha, czyli. Czekaj. Little Village with the per. Czyli musimy teraz. Nie rozumiem. W sensie wpłynąć jakoś na nich. Na tych litersów, oni się tak chyba nazywają. Za sprawą naszej preservation knowledge. A, czyli po prostu muszę z tym ziomem pogadać i mu opierdolić mu co mam we ku. Dobrze, dobrze rozumiem? Tak mi się wydaje chyba, że ja mam tu King's Droll. Nie. Czy. Influence the Little Village with the present. Preservation knowledge. Nie, co znaczy preservation? Dobra, widzowie, mamy tu coś takiego jak crafting, i tutaj generalnie mamy preservation knowledge. I. Scroll contains. Ten zwój zawiera metody zbierania i pozyskiwania materiałów, które zwiększają tutaj szybkość zbierania zasobów przez wioskę. Poszman. Będzie trwało to przez 5 minut tylko? Chyba tak. Także nie jest to najlepszy scroll, ale możemy im to dać. Przez 5 minut będą lepiej zbierać zasoby. Plus kupiłem od tego handlarza tutaj, polepszyłem z nim relacje. I kupiłem, słuchajcie, od handlarza coś takiego jak łuk. I ten łuk jest zajebisty, bo ten łuk jest daje 4 ataku. No i przed chwilą zrobiliśmy ten łuk, ale już zamieniamy sobie na ten, no bo 4 ataku, o 3 ataku. No, jednak jest różnica. Najlepiej jest generalnie cały secik, bo jeżeli nosimy cały set, to dostajemy tam boosty, że jesteśmy szybsi i tak dalej, no nie? Ale generalnie, jak i tak mamy wszystko pomieszane teraz, to czemu by sobie nie założyć tego łuka, skoro i tak nie dostaje żadnych setów? Okej, okay. A ja miałem to chyba weku, to preservation knowledge. Dobra, dajmy mu to za friko. New Islands Concepts, okej. Okay. Inventory will start stockpacking resources as Alma the Village House. Village Tutaj mamy, że właśnie zostaliśmy przedstawieni, że mamy nowy Island Concepts. Dobra, ja sobie to poczytam o tym później, ale generalnie możemy tego używać, żeby oni zbierali zasoby i tak dalej dla nas chyba, czy dla siebie? Nie do końca rozumiem. Wydaje mi się, że dla siebie, ale z drugiej strony ja i tak mogę od nich później te zasoby odkupić. Także trochę jakby do mnie też zbierali, jakby nie mieli zasobów. Tak mi się wydaje? Nie wiem. Nie wiem, czy to na takiej zasadzie działa, czy oni za friko, za to, że ja im daję na przykład to, jakbym im to wrzucił do giftboxa, to oni by mi za darmo dali przynajmniej resource. Nie wiem, szczerze mówiąc. Będzie trzeba to przetestować. Marnujesz mój czas. Potrzebuję troszeczkę więcej czasu. Za co? A, collect drolika from the new boxes near the village house that appear through the. Aha, czyli musimy zebrać drolikę, czymkolwiek jest drolika. Z domu obok. Z jakiego domu obok? I od Cikryca, z jakiego domu obok? Poczekaj, bo ja mam tego zaznaczonego tego zio. Oj, no i zbugowałem jak zwykle. Ja tyle razy zbugowałem tą grę, że nawet nie zliczę, nie? Dobra, tak zastanawiałem się, czy tego nie zrobić, bo ja chciałem sobie tam podbiec i tak dalej, ale w sumie wykonamy tą misję, dokończymy ją w następnym odcinku, bo ten odcinek trwa już 52 minuty i troszeczkę już niestety biegaliśmy po mapie, mało robiliśmy, dużo gadaliśmy, ale w następnym odcinku to się zmieni. Jutro kończymy questa w pół, zaczynamy nowego questa, robimy rajda i co? I ja poczytam trochę na temat tych mechanik tej gry komputerowej, bo ja naprawdę, szczerze mówiąc, zamiast grać w grę, to ja tylko odpalam ją 40 minut i. Keygraphite! No i niestety.
W ogóle poza odcinkami nie gram. Chociaż jak na przykład grałem w Wiedźmina, no nie, no to poza odcinkami, powiedzmy, jak potrzebowałem pieniędzy na odcinek, to je zbierałem, tak? Zbierałem te pieniądze i na odcinku mieliśmy pieniążki, żeby coś zrobić. Tutaj niestety wygląda to tak, że nie mam pieniędzy, albo nie mam jakiegoś Keygra fightu. Trudno, musimy pozbierać na odcinku, bo nie miałem ostatnio czasu, ale przez weekend i teraz przez dzisiejszy dzień, zobaczywszy, że jestem chory, jestem w domu, będę mógł sobie pykać w komputer, teraz się gituwa. Dzięki wielkie za obejrzenie, zostawcie lajka, no i co, pozdrawiam widzowie, sorry, jeżeli ten odcinek był przymulasty, albo taki był, wiecie, ale jestem chory, na pewno sobie zobaczę go, przeanalizuję, zobaczymy, jak wyszedł. Pozdrawiam widzowie, do jutra, cześć.